Prawdziwy motocyklista nie boi się żadnej pogody. W 2006 roku Suzuki poszło za ciosem, wypuszczając Nakeda o sportowym charakterze. Dostaliśmy więc motocykl wyposażony w silnik ze sportowego GSX-era oraz hamulce, pochodzące również z tego motocyklu. Przed Wami Suzuki GSX. Zapewne skądś kojarzycie ten kształt. Suzuki GSR w znacznym stopniu nawiązuje do prezentowanego wcześniej przez Suzuki Bikinga. Mamy więc tutaj szeroki bak, w który zostały zintegrowane kręgowskazy, lampę przywiozącą na myśl właśnie Bikinga oraz wydechy podprowadzone pod siedzeniem. W chwili debiutu bezpośrednim konkurencją dla tego motocykla była przestarzała już nieco Honda Hornet oraz bardzo podobnie konstrukcyjna Yamaha FZ6. Przechodząc do jazdy tym motocyklem, pozycja jest wyprostowana, wygodna, szeroka kierownica także sprzyja dłuższym dystansom. Natomiast nawet jeżeli chcemy pojechać szybciej i złożyć się na baku, nie ma problemu, bardzo fajnie czujemy tą maszynę. Chce się nim jechać szybciej, można też spokojnie pojechać w jakąś dłuższą trasę z dziewczyną w tył. Tak jak już wspomnieliśmy, silnik tego motocykla pochodzi bezpośrednio z Suzuki GSX-R. Inżynierowie Suzuki podjęli w nim szereg modyfikacji mających na celu doprowadzenie jego charakterystyki do wymagań, jakie stawia motocykl typu Naked. Jednak ten silnik nie wyzbył się wszystkich swoich sportowych genów i żeby naprawdę osiągnąć wysoką moc w tym motocyklu, trzeba go wysoko kręcić. Niski zakres obrotów jak na Nakeda jest zdecydowanie zbyt słaby. Szybsza jazda tym motocyklem okupiona jest wkręcaniem go na wyższe obroty, przez co znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na paliwo. Także można jechać nim szybciej, ale wtedy spalanie będzie oscylowało w okolicach 8 litrów, ale nadaje się także do spokojniejszej, wolniejszej jazdy. Dzięki temu, że dolny zakres obrotów jest bardzo spokojny, ten motocykl nadaje się nawet na pierwszą 600. Hamulce, podobnie jak silnik, zostały przeszczepione ze sportowego GSX-era. Spodziewalibyśmy się, że są to niezłe żylety. Jednak hamowanie tym motocyklem nieco nas rozczarowało. Żeby efektywnie nim hamować, nie wystarczy użyć dwóch palców, a całej ręki. Siła hamowania oraz dozowalność jest naprawdę kiepska. Zastanawiamy się, czy jest to przypadłość tego konkretnego egzemplarza, czy wszystkich GSR-ów. Także jeżeli macie taki motocykl w seryjnych hamulcach, dajcie nam znać, jakie są Wasze wrażenia z jazdy. Ten konkretny motocykl został wyposażony w zawieszenie Olinsa. Dzięki czemu czujemy, że motocykl jest twardszy niż seria. Jazda przy dużych prędkościach na wprost zapewnia nam bardzo dużą stabilność, jednak kiedy przyjdzie nam pokonać długi, szybki łuk, ten motocykl zaczyna być nerwowy, a samo zawieszenie zaczyna delikatnie pompować. Podobnie jest w przypadku, kiedy wjedziemy na nawierzchnię bardzo mocno dziurawą, wtedy kręgosłup oraz pośladki nasze bardzo mocno odczuwają to twarde zawieszenie. Bardzo spodobały nam się zegary tego motocykla. Otrzymujemy tutaj wszystkie standardowe informacje, takie jak przebieg dzienny, totalny przebieg. Jednak dość niecodzienną i nietypową wiadomością jest wyświetlacz biegu. Sportowego ducha czuć także w mocno zaznaczonym obrotomierzu oraz zdecydowanie mniejszym wyświetlaczu prędkości motocykla.
Biorąc pod uwagę cenę na rynku używanych motocykli oscylującą między 12 a 14 tysięcy, dostajemy motocykl o ciekawym i nietuzinkowym charakterze. Dodatkowo, tak jak wspomnieliśmy, otrzymujemy szereg sportowych rozwiązań pochodzących z innych modeli Suzuki, jak chociażby silnik, hamulce czy też potężny wahacz. Silnik będzie sprzyjał mniej doświadczonym kierowcom, którzy chcą nauczyć jeździć na motocyklu klasy 600. Dzięki temu, że jest słaby dół, nawet w takiej pogodzie nie powinno nam się dziać krzywdy, oczywiście z pewną dozą fantazji i ostrożności. Natomiast kiedy chcemy pojechać szybciej, wystarczy go mocniej wkręcić i będzie jechać. Oglądajcie nas na motobanda.pl, co tydzień nowe odcinki i testy. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, chodźcie na naszego fanpage'a, dajcie znać, że żyjecie. Oglądajcie nowe odcinki na motobanda.pl. Dzielcie się swoimi wrażeniami z jazdy tymi motocyklami oraz różnymi innymi bez sensu. Ale nie. Jak się jeździło na innych motocyklach? Bez sensu, no.